Przyjęło się mówić, że żelazną damą polityki międzynarodowej była Margaret Thatcher. Niemniej jednak na długo przed tym, jak to do niej przylgnęło to określenie, to inną polityczkę nazywano mianem żelaznej damy. No właśnie. Dzisiejszą bohaterką jest Golda Meir. Wasze sprawne oczy już z pewnością zauważyły to w tytule naszego odcinka. Natomiast no, zanim do niej przejdziemy, zachęcam Was gorąco do subskrypcji naszego kanału, do tego, żebyście się dzielili wrażeniami pod tym i pod poprzednimi i następnymi odcinkami, jak również gorąco Was zachęcam do tego, żebyście zostawili kciuk uniesiony w górę pod naszymi odcinkami. Moi drodzy, Golda Meir, no właśnie słynna izraelska polityk, która objęła stanowisko premiera w bardzo newralgicznym, dramatycznym wręcz punkcie w historii tego państwa. Nazywana jest żelazną damą, ale jak we wstępie zaznaczyłem, za żelazną damę polityki międzynarodowej, jak i krajowej przez wiele lat uchodziła Margaret Thatcher. Natomiast, no właśnie, należy pamiętać, że to przed tą brytyjską polityczką miano żelaznej damy przylgnęło do Goldy Meir, która była pierwszą i jak dotąd jedyną kobietą obejmującą stanowisko premiera rządu, ba, kiedy to zrobiła, była trzecią na świecie kobietą obejmującą stanowisko premiera. No, współcześnie oczywiście troszeczkę już, jak widzicie, to się zmieniło. Wracamy zatem do Goldy, no i musimy zajrzeć do najwcześniejszych momentów z jej życia, żeby nakreślić jej ścieżkę do tego jakże eksponowanego stanowiska. Urodziła się 3 maja roku 1898 w Kijowie. W Kijowie oczywiście, w mieście ukraińskim, jako Golda Mabowicz. Była bowiem córką Blume Nadicz i Moshe Mabowicza. No i właśnie w tymże Kijowie przychodzi Golda Meir na świat. Natomiast warto zaznaczyć, że Meir miała 7 rodzeństwa. Natomiast dorosłości doczekały oczywiście oprócz Goldy tylko i wyłącznie jej 2 siostry, Szejna i Cipke. W roku 1903, czyli jesteśmy już w wieku XX, ojciec rodziny udaje się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, natomiast, no właśnie, Golda wraz z matką i z rodzeństwem przenosi się do Pińska. No, słynne miasto na kresach II Rzeczypospolitej, oczywiście wszyscy fani kresów II RP wiedzą, gdzie się znajdowało i z czego słynęło. No, flotylla pińska to przede wszystkim jeden z symboli tego przedwojennego polskiego miasta. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście jeden z odcinków, który byłby poświęcony kresom II Rzeczypospolitej, no to dajcie znać w komentarzu. No i właśnie, moi drodzy, Golda, a w zasadzie jej starsza siostra, wspomniana już przeze mnie Szejna, bardzo mocno zaczęła się angażować w politykę. W politykę radykalnej organizacji syjonistyczno-rewolucyjnej. No i ta aktywność polityczna wywarła na małej Goldzie spore wrażenie. Siostra jej bardzo tym imponowała. Natomiast warto dodać, że no, przyniosła także rodzinie pewne zagrożenie, bowiem zmusiła w pewnym momencie rodzinę Goldy Meir do tego, że musiała ona dołączyć do ojca przebywającego w Stanach Zjednoczonych. No, istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że po prostu ta radykalna działalność Szejny mogłaby wpłynąć na wolność rodziny Goldy Meir. I w roku 1906 jej rodzina emigruje do wspomnianych już Stanów Zjednoczonych i osiedla się w Milwaukee w stanie Wisconsin. Ojciec pracuje wtedy w warsztatach kolejowych, natomiast matka zatrudnia się w sklepie spożywczym. No i kiedy Golda Meir ukończyła 14 rok życia, jej matka nakazała zakończyć edukację oraz wyjść za mąż. No bardzo twarde postanowienie rodzicielskie. Niemniej jednak, jak możecie się domyślić, no Golda Meir nie za bardzo chciała kończyć edukacji i wychodzić tym bardziej za mąż. Uciekła zatem z domu, przeniosła się do Denver, gdzie mieszkała jej siostra Szejna, ta mocno zaangażowana już politycznie.
Przebywała tam przez rok. I w tym czasie, przebywając w Denver, poznała pewnego mężczyznę. Mężczyznę, który zwał się Morris Meyerson, który, jak się okaże, to też nie ma wielkiego zaskoczenia, staje się jej późniejszym małżonkiem. No i do Milwaukee powróciła w wieku lat 18. I cóż się dzieje dalej? Ano dalej, Golda kończy szkoły i w konsekwencji tego uzyskuje odpowiednie wykształcenie do tego, żeby zajmować się edukacją, czyli pracuje jako nauczycielka. W tym czasie jest już także działaczką młodzieżowego ruchu syjonistycznego o nazwie Habonim. Bierze udział w wiecach, przemawia często publicznie, opowiadając się za tak zwanym syjonizmem socjalistycznym. Bardzo mocny trend polityce syjonistycznej. Zainteresowanych oczywiście zachęcam do tego, żeby zgłębić całą ideę syjonizmu socjalistycznego. Natomiast wracamy do Goldy Meir. No i wspomnieć trzeba, że w tym swoim początkowym życiu politycznym bardzo często gościła osoby przybywające z Palestyny. Formalnie wstąpiła do syjonistycznej organizacji pracy w roku 1915. No oczywiście poślubiła, jak wspomniałem, słynnego już skądinąd przyszłego małżonka, u którego toczyła, podejrzewamy, boje z rodzicami, Morrisa Meyersona, w roku 1921 wraz z małżonkiem przenosi się do Palestyny, czyli opuszcza Stany Zjednoczone, aby zamieszkać w Palestynie. No i rodzina Meyersonów, bo tak ich trzeba teraz oficjalnie nazywać, była jedną z pierwszych, które osiedliły się w kibucu Merchavia. No właśnie, ale z tym osiedleniem się nie było zbyt prosto, ponieważ początkowo ich podanie o to, aby mogli się tam osiedlić, zostało odrzucone. Natomiast po kilku próbach uzyskali zgodę na to, aby się osiedlić w tym kibucu. No, słowem wyjaśnienia, kibuc powiedzielibyśmy, że jest to takie spółdzielniane osiedle, bardzo często na stawieniu rolniczym, do którego tworzące tak zwaną enklawę, do którego właśnie dostać było się bardzo trudno, aby tam oficjalnie zamieszkać. Natomiast rodzinie Meyersonów, czyli przyszłej Goldzie Meir, udała się ta sztuka. No i właśnie, w tym czasie ujawniają się także talenty przywódcze u Goldy. Członkowie kibucu wybrali ją na swojego przedstawiciela w Centrali Związków Zawodowych Histradrut. W roku 1924 rodzina opuściła wspólnotę z powodu małżonka, czyli z powodu pana Meyersona, któremu znużył się już ten sposób życia w kibucu, chciał zmiany. W roku 1924 Meyersonowie osiedlili się w Jerozolimie, przez krótki czas przed tym mieszkali w Tel Awiwie, no i wtedy Meir rozpoczyna swoją działalność polityczną, gospodarczą jeszcze nie, polityczną. Była współzałożycielką Socjaldemokratycznej Robotniczej Partii Izraela, czyli Mapai, oraz organizacji związkowej, czyli Powszechnej Organizacji Robotników Żydowskich w Ziemi Izraela, w której była przewodniczącą sekcji politycznej. No właśnie, bardzo mocno już zaczyna się Golda angażować w działalność związkową, w działalność polityczną, no i to będzie oczywiście owocowało coraz większym jej zagłębianiem się w tą skomplikowaną kwestię polityki izraelskiej. Natomiast życie osobiste jest niezwykle ważne w życiu każdego z nas. Musimy powiedzieć, że w tym czasie, kiedy rozpoczyna się jej bardzo poważna już działalność związkowa i partyjna, Golda rodzi dwójkę dzieci, czyli Menachema i Sarę. No i powinności służbowe zmusiły Goldę Meir do przeprowadzki z dziećmi do Tel Awiwu, podczas gdy jej małżonek pozostał w Jerozolimie. Małżeństwo żyło oddzielnie, uzyskali sądową oficjalną separację, lecz nigdy nie wzięli oficjalnego rozwodu. Małżonek Goldy Meir umiera w roku 1951. Natomiast nigdy, tak jak wspomniałem, rozwodu nie orzeczono. Nie wystąpili o rozwód. Pozycja Meir w tych kręgach politycznych stale się wzmacnia. Podobnie jej znaczenie samych organizacji politycznych, w których działa Golda Meir. No i właśnie Histadrut staje się nieoficjalnym rządem w
w cudzysłowie, rządem brytyjskiego mandatu Palestyny. No więc tym samym Golda krok po kroku wspina się po tej drabinie politycznej. Oczywiście jest to wszystko jeszcze robione pod nadzorem, moglibyśmy tak powiedzieć, Brytyjczyków, ponieważ wiemy, że w tamtych latach jednak Palestyna była bardzo mocno nadzorowana przez inne, znacznie silniejsze państwa. Ale politycy żydowscy zaczynali zdobywać w hierarchii politycznej coraz większe znaczenie, tak jak zresztą i ich partie. W roku 1946, w wyniku zaniepokojenia sytuacją wzrastania w siłę organizacji żydowskich, Brytyjczycy zaczynają się zastanawiać, co tu zrobić z tym fantem. No i wpadli na pomysł, że zaczną aresztować liderów syjonistycznych. Tak też uczynili, natomiast te aresztowania ominęły Goldę Meir. Jako liderka tego wielkiego ruchu politycznego, czyli Histadrutu, prowadziła równocześnie negocjacje z władzami brytyjskimi, jak i z radykalnymi, terrorystycznymi żydowskimi organizacjami podziemnymi, żeby jakoś w miarę uspokoić tą sytuację, żeby można było wkroczyć na drogę, właśnie zdobywania niepodległości przez państwo izraelskie. No i była, należy o tym wspomnieć, sygnatariuszem deklaracji niepodległości Izraela. Miało to miejsce oczywiście 14 maja roku 1948 i sama wspominała, że było to dla niej wydarzenie bezprecedensowe w jej życiu, że mogła stać się sygnatariuszką tak ważnego i istotnego dokumentu. Natomiast następnego dnia po podpisaniu deklaracji niepodległości, wiemy o tym z kart historii, Izrael zostaje zaatakowany przez połączone siły Egiptu, Libanu, Syrii, Transjordanii i Iraku. Golda Meir otrzymała pierwszy paszport przyznany przez państwo Izrael. Jej paszport nosił numer 1. I wyjechała dzięki posiadaniu tego ważnego dokumentu, wyjechała do Stanów Zjednoczonych w celu zbierania pieniędzy, zbierania funduszy na nowo powstały kraj, mając cały czas w głowie to, że toczy się tam już wojna. Wojna spowodowana tym, że została podpisana deklaracja niepodległości państwa izraelskiego. W roku 1948, a ściślej rzecz biorąc w czerwcu, zostaje pierwszym ambasadorem Izraela, uwaga, w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I pełni to stanowisko, trzeba wspomnieć, bardzo krótko, bo do roku 1949. Niemniej jednak wiemy o tym, że w czasie pobytu w Moskwie była nieustannie niepokojona przez tysiące rosyjskich Żydów pragnących wyjechać do Izraela z powodu oczywiście nasilających się represji wynikających ze wzmożonej polityki stalinowskiej. Reżim stalinowski dawał się im bardzo mocno we znaki, dlatego oni gdzie kierowali pierwsze kroki? Ano do ambasadora Izraela, żeby ten pomógł im się ze Związku Radzieckiego wydostać. W roku 1949 została wybrana do izraelskiego parlamentu, czyli do Knesetu, i zasiadała w nim nieprzerwanie do roku 1974. Warto wspomnieć, że ta jej kariera polityczna nabrała już dosyć mocnego rozpędu, bowiem w tym wspomnianym przeze mnie roku 49 została ministrem pracy. I tymże ministrem pracy była aż do 1956 roku. Więc już w tym momencie mamy do czynienia z ewenementem. Kobieta w takim świeżym państwie jak państwo Izrael, które dopiero co niedawno powstało, jest już w ekipie rządzącej. Dobrze, przechodzimy dalej, moi kochani, ponieważ w roku 56 została ministrem spraw zagranicznych. Niezwykle ważne stanowisko w każdym rządzie, na każdym świecie, a ona została ministrem spraw zagranicznych w rządzie słynnego premiera izraelskiego, czyli Dawida Ben-Guriona. On to właśnie poprosił ją o zmianę nazwiska na brzmiące bardziej z hebrajska. No i po tym, gdy w 1951 roku Golda Meir, jak pamiętacie, została wdową, zmieniła nazwisko, oczywiście już w tym rzeczonym 1956 roku na prośbę premiera, na to słynne nazwisko Meir, które z hebrajska można przetłumaczyć jako płonąć jasno.
I od tego czasu zaczyna oficjalnie funkcjonować jako Golda Meir. Jako minister spraw zagranicznych zainicjowała współpracę gospodarczą Izraela z nowo powstałymi państwami Afryki, umocniła dobre stosunki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i krajami Ameryki Łacińskiej, reprezentowała interesy Izraela w Światowej Organizacji Syjonistycznej. No przyznać należy, że będąc na stanowisku ministra spraw zagranicznych miała szerokie plenipotencje i szerokie kontakty do tego, żeby tą pozycję międzynarodową Izraela budować i to budować na naprawdę mocnych kartach z mocnymi międzynarodowymi partnerami. Przejdźmy dalej w naszej opowieści, bowiem no, nadmienić należy, że w latach 1956-1958, kiedy to mieliśmy do czynienia z drugą falą emigracji Żydów z Polski do Izraela, Golda Meir zaproponowała kontrowersyjną rzecz, bowiem selekcję imigrantów. I dysponujemy zapiskami archiwalnymi. W tych zapiskach kierowanych do ambasadora Izraela w Polsce Golda Meir pisała: w komitecie koordynacyjnym zgłoszono propozycję, by poinformować polski rząd, że życzymy sobie wprowadzenia selekcji żydowskiej emigracji do Izraela, bo nie możemy dłużej przyjmować chorych i niepełnosprawnych osób. Proszę o opinię, czy da się to wytłumaczyć Polakom bez szkody dla imigracji. I właśnie między innymi ten fragment listu do ambasadora Izraela w Polsce, w PRL-u, wywołuje do dnia dzisiejszego ogromne kontrowersje. Jest szeroko dyskutowany przez badaczy zajmujących się polityką polsko-izraelską, przez badaczy zajmujących się biografią Goldy Meir i życiem politycznym. My oczywiście w ten aspekt wchodzić nie będziemy. To zostawiam Waszej opinii. Jestem ciekawy Waszych komentarzy na ten temat. Natomiast przejść należy do no już wysokich kręgów politycznych, jeżeli chodzi o Goldę Meir, bowiem po nagłej śmierci premiera Lewiego Eszkola, która to miała miejsce 17 marca 1969 roku, została wybrana przez partię na jego następczynię, czyli została wybrana na premiera. Gdy obejmowała stanowisko, Izrael właśnie przejął znaczne obszary terenów arabskich w wyniku zwycięstwa w wojnie sześciodniowej w roku 67. No i Meir jednak musiała dawać sobie radę z ciągłymi atakami wojsk egipskich, jakie miały miejsce wzdłuż kanału Sueskiego, co wkrótce też zostało nazwane przez publicystów, historyków i polityków tak zwaną wojną na wyczerpanie. No, zresztą tamte tereny do dnia dzisiejszego są niezwykle mocno konfliktogenne i co chwilę słyszymy o kolejnych aktach wojennych. Jesteśmy w roku 72 i słynna olimpiada w Monachium. No i pamiętamy, że podczas tej olimpiady doszło do bardzo brutalnej masakry. Masakry, która na stałe wpisała się na karty nie tylko historii olimpijskich spotyczek, ale także na karty polityki międzynarodowej, bowiem po masakrze w Monachium, kiedy to olimpijczycy izraelscy zostali zamordowani przez palestyńskich terrorystów, Golda Meir jako premier wydała Mossadowi rozkaz zlikwidowania członków organizacji Czarny Wrzesień i Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. No, bardzo zdecydowana reakcja ze strony Goldy Meir, ale musimy też wspomnieć o słynnej wojnie Jom Kippur. Przez długi czas izraelski wywiad nie był w stanie ze stuprocentową pewnością określić, w którym momencie nastąpi tak naprawdę atak sił arabskich na Izrael. Udało się to wywiadowi izraelskiemu dopiero na dzień przed inwazją. No więc mamy już bardzo dramatyczne, wręcz gorączkowe chwile. No i 6 godzin przed inwazją Golda Meir jako premier spotyka się z generałami Moshe Dayanem i Dawidem Elazerem. Ten pierwszy twierdzi, że wojna może się nie zacząć tak naprawdę, podczas gdy ten drugi z kolei opowiadał się za prewencyjnym uderzeniem na Syrię. No i moi drodzy, Meir zdecydowała się na wyczekiwanie, wiedząc, że Izrael musi zadbać o swój wizerunek, szczególnie w obliczu możliwego embarga handlowego i embarga na ropę naftową ze strony państw europejskich. Dlatego na początku to moje delikatne przejęzyczenie dotyczące spraw gospodarczych. No widzicie, jak na jak wielu aspektach musiała się skupiać Golda Meir jako premier. No i zdecydowała się przeczekać. Przejdźmy dalej, bowiem to przeczekanie dosyć kiepsko wpłynęło na określanie polityki Goldy Meir i jej samej jako polityka tak wysoko postawionego, bowiem po zakończeniu wojny Jom Kippur i krytyce
wywołanej początkowymi porażkami Izraela, ponieważ ta wojna obnażyła wiele słabych punktów w strukturze państwa. 11 kwietnia roku 1974 Golda Meir ustąpiła ze stanowiska premiera rządu izraelskiego na swoje własne życzenie. Wycofała się z życia publicznego i w zaciszu domowym zajęła się pisaniem książek. Natomiast w roku 1977 jeszcze raz pokazała się oficjalnie światu. Pokazała się światu na słynnym spotkaniu z egipskim prezydentem, który przybył do Izraela, Anwar Sadat. Przybył właśnie w roku 77 do Izraela i to właśnie przy niej zasiadał premier egipski, z którym to jeszcze tak do niedawna Izrael toczył zacięte walki, zacięte boje. No i na zakończenie, moi drodzy, należy wspomnieć o tym, że Golda Meir zmarła 8 grudnia roku 1978 w Jerozolimie. Została pochowana na słynnym wzgórzu Herzla, który jest dla Izraelczyków, dla Żydów niezwykle ważnym i symbolicznym miejscem. Natomiast warto zaznaczyć, że Golda Meir do dzisiaj rozpala wyobraźnię nie tylko biografów, nie tylko historyków, ale także zwykłych ludzi obserwujących kobiety. Kobiety silne, kobiety, które dążą do spełnienia swoich planów politycznych i do tego, żeby obejmować stanowiska i sprawować je z najwyższą godnością. Jestem ciekawy Waszej opinii na temat dzisiejszej bohaterki. No i czekam na te opinie w komentarzach. Czekam także na to, abyście zasubskrybowali nasz kanał, abyście przede wszystkim wyglądali kolejnej premiery z cyklu Dawno Temu.